Czas na Igrzyska. Sportowe emocje w radiu dla ciebie. Agnieszka Kobuz za wojska, audycja Czas na Igrzyska. A moim gościem dzisiaj jest polski pływak specjalizujący się w stylu grzbietowym. brązowy medalista, mistrzostw świata seniorów, multimedalista, mistrzostw świata i mistrzostw Europy juniorów. Nadzieja na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, Ksawery Masiuk. Cześć, Ksawery. Cześć. Ostatnio. Dwa medale na pucharze świata, brązowe medale na pucharze świata, to chyba dobry początek. E, no według mnie tak. E, co prawda czasy nie są aż tak zbliżone do moich życiówek, ale jak na ten okres przygotowań na to, że dopiero się zaczął sezon, no to jestem na pewno bardzo zadowolony z tego. Ale i... starczyło na medal z drugiej strony. Tak, tak. No i właśnie to jest taki miły akcent tego. A jak mówisz, że? Ty nie miałeś dobrych rezultatów, a mimo wszystko wystarczyło to na medal, na dwa medale. No to jednak konkurencja też nie zaskoczyła cię jakoś wybitnie. No nie, bo to właśnie teraz wracamy po wakacjach wszyscy tam po lekkich przerwach, co prawda niektórzy nie robili i widać to, bo tam u mnie na setkę grzbietem był Tomasz Czek, który jest aktualnym rakaristą okay. świata. Widać, że on tej przerwy raczej nie robił. Czyli był w gazie. Był w gazie, bo popłynął tyle samo, co na świata w wow. lipcu, więc. Plus jeszcze był właśnie Sierra Nevada. To wytrzyma? No, właśnie zobaczymy. Zobaczymy, bo wiemy, jak jest ciężki ten sport psychicznie i fizycznie, więc. No, miejmy nadzieję. Ja mu życzę, żeby sobie dał radę, ale zobaczymy, jak to będzie. Y żeby dał sobie radę, ale nie lepiej od ciebie, ale. <laughs> czy ty mówię, że byłeś po wakacjach, to ile czasu po wakacjach był ten start? Ile się przygotowywałeś do niego? No, mniej więcej wyszło. Miesiąc i tydzień, coś koło tego. To chyba ciężko, ciężko powiedzieć, że w ogóle byliście przygotowani. To raczej można potraktować jako start sprawdzający? Mhm, raczej tak, raczej tak, ponieważ jak są zazwyczaj takie zawody w sezonie, które są ważne, to robimy jakieś odpuszczenie. Trochę mamy taki luźniejszy tydzień, a tutaj tego zdecydowanie nie było. Dzień przed wylotem mieliśmy jeszcze siłownię taką ostrą, więc byliśmy w treningu, zmęczeni właśnie na początku sezonu, więc te czasy, mimo że nie były zbliżone mm -hmm. do tych moich życiówek, to i tak uważam, że były super. Patrząc na okoliczność, jak się mm -hmm. pływa po takim ciężkim, siłowym treningu? Oj. A jak, kiedy masz wypuszczenie na mistrzostwach świata i fruniesz w tej wodzie? I zupełnie co innego. Jak teraz byłem, to od razu byłem taki ciężki, sztywny. Mm -hmm. e, nie mogłem zapaść takiego luzu. A jak są właśnie takie mistrzostwa świata, to po prostu się właśnie frunie po tej wodzie. A na przykład nie obawiasz się wtedy przed takim startem, bo. Pamiętam, jak ja miałam, że też były takie starty z marszu, właśnie po mm. treningu siłowym, takim mocno objętościowym, i jednak nie czujesz tej lekkości, i tak no, czasem ciężko iść na ten start, wiedząc to. Jak ty do tego mm. podchodzisz? Czy tak spokojnie? Raczej tak spokojnie. Ja mam takie nastawienie, że co będzie, to będzie, e, ale właśnie byłem przygotowany na to, że nie będzie jakiejś rewelacji, mm -hmm. e, ale też się nie obawiam, że będzie jakaś tragedia. Bo... Czy zaskoczyłeś trochę sam siebie? Trochę tak. Na pewno właśnie tymi medalami siebie zaskoczyłem, zresztą czasami też, bo właśnie tak jak wspominałem, są bardzo dobre jak na ten okres. A powiedz, co cię czeka jeszcze do końca tego roku? Czy teraz już jak, bo miałeś wakacje rozumiem po Mistrzostwach Świata mm -hmm. i teraz już ruszacie w prostą przygotowań do Igrzysk, czy będą jakieś wolniejsze okresy? Jak to wygląda? Raz już tych wolniejszych okresów nie będzie. A jeżeli chodzi o ten rok, to nie mam żadnych zawodów międzynarodowych. Mm -hmm. e, ogólnie są Mistrzostwa Europy na krótkim basenie, ale my się pod nie nie przygotowujemy, bo skupiamy się już tylko i wyłącznie na basenie olimpijskim. No właśnie, krótki basen. Zawsze trochę y, tutaj wywołałeś ten temat. Zawsze... Sporo zdobywamy tych medali na tym krótkim basenie. Przykładem mhm. jest Radek Kawecki. Ka, Kawecki dobrze mówię? Kawecki, dobra. E, a później na tym olimpijskim dystansie jest problem. Z czego mhm. to wynika? U szczerze, szczerze nie wiem. Bo okay. na przykład no ja nie mam czegoś takiego, że jestem szybszy na krótkim basenie, mhm. tylko u mnie się ten długi e, objawia bardziej. Z uwagi na to, że ja mam samo pływanie szybsze, nie mam takich elementów Na Nawrotów. Właśnie. Tak, na no przykład Radek, bo Radek jest no, mistrzem w tym, co robi, czyli właśnie te nawroty i pływanie pod wodą. On jest pod tym względem niesamowity. A tam jest tego więcej, żeby tak, słuchacze zrozumieli. Więcej, więc... krótszy, krótszy basen, więcej nawrotów, czyli na tym zyskuje zdecydowanie. Tak, no bo tak naprawdę, jak się zrobi taką dobrą strzałkę, on robi zawsze piętnastki, no bo mhm. no właśnie on jest takim profesorem w tym to zostajesz tylko 10 metrów na pływanie. Pływanie, pływanie, a na długim basenie jest 15 i 35 metrów jest jeszcze. A ogólnie te zawody na mistrzostwa na krótkim basenie są trochę tak lekceważone przez świat pływacki, że tak powiem, my się na tym często reprezentacja jedzie, zdobywam worek medali, a mhm. jednak inni trochę tak podchodzą do tego, że po co? Trochę tak. Okay. Ale sami nawet Sponsorzy mają coś takiego, że po prostu jest mniejszy prestiż mhm. e, tych zawodów na krótkim basenie. Właśnie przez to, że to nie jest dystans olimpijski, bo wiadomo, na no, tych igrzyskach są najważniejsze tak. dla pływaka. E, no i ten krótki basen, trochę nie odzwierciedla tego, jak niektórzy mogą pływać na, na długim. Załóżmy. Jest ktoś, kto jest mistrzem świata na z motylem, załóżmy na krótkim, mhm. a na długim już mu niekoniecznie to wychodzi. No właśnie, a no dobra, wróćmy do tego, co cię, bo tu wywołałeś ten temat, który był dla mnie ciekawy. Co cię czeka do końca roku teraz? Zero startów, czyli no ostre przygotowanie? No nie do końca, mamy starty, mamy na pewno Grand Prix Polski okay. i mistrzostwa Polski seniorów jeszcze mhm. są w tym roku na których też można uzyskiwać kwalifikacje olimpijskie. Nie wiem, jaki trener ma plany wobec mojego 200 grzbietem. Im mniej wiesz, lepiej śpisz. Czy? Tak. E, więc będziemy w ogóle właśnie po obozie nas w Sierra Nevada, tym wysokogórskim, więc powinniśmy być w gazie wtedy. A to było właśnie pytanie od mojego męża. Czy trenujecie na obozach, czy y, właśnie macie obozy wysokogórskie? No i właśnie zaczynałem. I odpowiadasz. A wcześniej y, korzystaliście z takich y, właśnie wyjazdów? Nie, bo Jedyne góry, w jakich byliśmy, to jest Zakopane, ale tam, no to nie jest no aż tak nie, wysoko. No nie, Czyli zaczynacie teraz Sierra Nevada w Hiszpanii. Mm -hmm. I tam będziecie mieć jakiś trening taki stricte pływacki, czy nie wiem, będziecie trochę, coś, jakieś inne aktywności? Jak to wygląda? Mi się wydaje, że się skupimy na tym pływaniu, ale właśnie e, obstawiam, że ten początek to będzie takie leciutkie pływanie, żeby się właśnie przyzwyczaić. No tam jest wysokość chyba 2,400, mm -hmm. sam ośrodek jest na 2,400 nad poziomem morza. Więc tylko cię pocieszę, że na początku jak chodzisz na stołówkę, od, y od pokoju na stołówkę jest ciężko <laughs> oddychać. Więc, więc na początku lekkie pływanie, żeby się przyzwyczaić, mm -hmm. tak? Raczej tak. A korzystacie z jakichś takich innych aktywności? Nie wiem, y jakiś marszobieg? Czy wy w ogóle jako pływacy skupiacie się tylko na tym treningu specjalistycznym? To zależy od y trenera głównie. Ja na przykład mm -hmm. takich rzeczy nie robię z uwagi na to, że po pierwsze ja nienawidzę biegać, Okay. Ale rower. Rower, rower lubię. Okay. Ale kurczę, nie ma zbytnie na to czasu. Plus, jak dobrze kojarzę, to niektórych mięśni mm -hmm. nie można rozwijać. jak się pływa z uwagi na to, że one niekoniecznie współgrają z tymi mięśniami, których potrzebujemy w wodzie. I to może zaburzyć nam to pływanie. Czyli najczęściej pływacie, można powiedzieć. Tak. A trening siłowy? No jest. Jest, jest. bo mówię, że przed, przed pucharem świata i, I często macie ten trening na siłowni? Trzy razy w tygodniu. I jak to wygląda? Chyba też nie możecie tak popakować jak y, normalnie na siłowni, tylko macie takie jakieś ułożone stricte pod siebie. Mm -hmm. No mamy trenera motorycznego o. Łukasza Trzaskomy, który nam to wszystko układa indywidualnie, y, kto co potrzebuje. i to jest takie pośrednie, ani to nie jest jakieś cardio, ani to nie jest taki stricte sam trening, właśnie, żeby jak największą masę nabić, tylko po prostu robimy to, czego potrzebujemy do opływania. No właśnie, wy macie takie ciekawe sylwetki, bo niby jesteście umięśnieni, ale wyglądacie jak takie yy, unoszące się na wodzie trochę bojki dla mnie. <śmiech> <śmiech> Słuchaj, yy, no właśnie, Sierra Nevada, a później co? Powrót, Polska i te Mistrzostwa Polski, tak? Od razu po powrocie z Siery mamy Grand Prix Polski mm -hmm. i to jest dosłownie chyba w ten sam weekend jak wracamy. To też będzie ciężko, bo z takiego tak. y, obozu wysokogórskiego to możesz nie być w najlepszym gazie. Tak, no ale właśnie testujemy to, bo to będą takie raczej zawody testowe, tam się na nic nie osnawiamy i trzy tygodnie po powrocie mamy mistrzostwo polskich seniorów. Okej, okay, czyli tam już trochę odpoczniesz, mm -hmm. żeby na swoim koronnym dystansie przypieczętować. Dokładnie. Y, czwarte i szóste miejsce na Mistrzostwach Świata. Według mnie to są super wyniki, ale powiedz mi y, z twojej perspektywy, no bo jednak rok wcześniej miałeś brązowy medal. I mhm. y, czy dla ciebie to było y, takie rozczarowanie, czy raczej totalnie nie? Zależy. Chciałem pływać wokół swoich życiówek i to się po części udało, mhm. Nie były to czasy bardzo oddalone, ale jednak mam lekki niesmak po tych Mistrzostwach Świata. Pamiętam, że po tej 50 Grzbietem, jak skończyłem na czwartym miejscu, właśnie to wróciłem i tam się prawie popakałem u nas, jakby w naszym boksie. Z uwagi na to też, że mój czas półfinału dałby mi medal. Okej, okay, czyli po prostu, jakbyś to samo powtórzył idealnie, to byś miał medal. Tak, dokładnie. A tam zabrakło mi na skoku, coś nie wyszło i właśnie to o tym zadecydowało, że nie było. Z drugiej strony lepiej teraz niż za rok? No dokładnie, zawsze się uczymy. A powiedz mi, ile czasu macie po takim starcie, takie roztrenowanie, wypoczynek, żeby wrócić na tą, żebyście, no właśnie, żeby wrócić na tą prostą już do Igrzysk Olimpijskich? E, chodzi o tym. roztrenowanie, świata, tak? tak, po okay. Mistrzostwach Świata. Jak to wygląda? Ile wam trener daje wolnego? Ja miałem przykładowo w tym roku trzy tygodnie. Czyli nic nie robiłeś? Nic nie robiłem totalnie. Z żadnej aktywności? Ewentualnie jakaś piłka z kolegami. Okej. Okay. Ale to, to tylko tyle. No właśnie chciałam się ciebie zapytać, czy jak masz wolne, to raczej w ogóle nie, nie korzystasz z jakichś tam treningów, czy raczej jakichś tam rzeczy, których na przykład nie możesz wykonywać podczas tego sezonu swojego startowego. Mm -hmm, no właśnie. Piłki nie możesz w sumie pewnie. Tak. Bo ogóle... to jest kontuzjogenne. No, nawet nie tyle co kontuzjogenne, co właśnie tak jak wspominałem o tych mięśniach, że one by mm -hmm. nie do końca współgrały. E, no i w wakacje u mnie się zaczyna taki sezon, że zawsze je chodzę codziennie albo co drugi dzień przynajmniej tam na boisku u mnie pograć. Okej. Okay. A gdzie byłeś na wakacjach? w Tarnowcu u siebie. Czyli po prostu chciałeś odpocząć u siebie, masz dużo wyjazdów, tak, tak rozumiem. Tak, tak, tak. Bo u mnie, I już mam takie coś, że przez to, że jest tyle tych wyjazdów, jakoś mnie na te wakacje nie ciągnie za mhm. granicę. Nie chce mi się znowu lecieć samolotem i tak dalej, tylko chcę już po prostu posiedzieć u siebie w domu, gdzie się wychowałem, spędzać czas ze znajomymi, tam z przedszkola, czy tam z podstawówki o, i po to prostu. To takie głębokie znajomości, jak jeszcze z przedszkola. Tak. E, mój sąsiad w ogóle, z którym się znam dosłownie od urodzenia, e, właśnie często jak wracam, no to ja się z nim bardzo często spotykam, praktycznie codziennie ile się da, żeby nadrobić właśnie ten kontakt. A sąsiad ile ma lat? Tyle samo co ja. Okej. Okay. Bo my się autentycznie znamy. Czyli e... jesteście od małego przyjaciółmi. Tak. Okay. Odkąd, odkąd pamiętam. E, razem chodziliśmy do przedszkola, a potem do podstawówki, e, więc no dosłownie się znamy całe życie. I, I powiedz mi, a jak to w ogóle było właśnie przeprowadzić się do Warszawy? No bo jesteś e, z tarnowca. Mm -hmm. I jak było na początku? No, młody, młody chłopak, przyjaciół zostawia i musi przyjechać do Warszawy. E, no, było bardzo ciężko. Nadal jesteś młody to jeszcze młodsze. Pamiętam, że pierwszy taki miesiąc był dla mnie ciężki mm -hmm. z uwagi na to właśnie, że miałem te 13 lat, e, czyli byłem bardzo mały. E, jakby to powiedzieć, nie byłem jeszcze taki pewny siebie i po prostu taka nagła zmiana otoczenia, nowi koledzy zupełnie, nowi trenerzy, e, nowe miasto zupełnie większe. E, no było to dla mnie przytłaczające, pamiętam. E, ale właśnie po tym miesiącu, jak już się zakolegowałem... To szybko. Tak, w miarę szybko mi to poszło. Na, było naprawdę bardzo ciężko na początku, ale jak już potem się właśnie zaprzyjaźniłem z kolegami z klasy, to już było wiele łatwiej. Czyli teraz w Warszawie ci jest normalnie, w sensie normalnie nie. Wolisz tutaj, czy nie wiem, czy wracać jednak do swojego... Bo rozumiem, że tu masz znajomości, tam masz znajomości. Tak, Gdzie e lepiej odpoczywasz? U siebie pewnie. Tak, lepiej mi się odpoczywa tam u siebie. No dobrze. Y Wróćmy jeszcze do tych igrzysk, bo taki jest temat y, też mojej audycji. Czy, powiedz mi, czy u czujecie, że ta konkurencja się tak mocno rozpędza? Bo na przykład jak patrzę na inne dyscypliny, lekko atletykę, to tych medali coraz mniej zdobywamy. Mhm. Też jak gadam, rozmawiam z dziewczynami, to mówią o tym, że wszyscy się mocno rozpędzają. Czy ty czujesz to, że już po prostu jest mocny nacisk na to, że wszystkie państwa mają, że zaraz są igrzyska? Sądzę, sądzę, że tak. Mm -hmm. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie z, z Rosją, czy weźmie udział w ogóle w Igrzyskach, e, z uwagi na to, no, że oni są naprawdę bardzo dobrzy w tym pływaniu i jak jest każdy dystans, to przynajmniej jeden Rosjanin może zdobyć medal. Pytanie, dlaczego są tacy dobrzy? No właśnie. <laughs> A, A u was często się zdarza, y, zdarzają wpadki dopingowe w, waszym, w waszej dyscyplinie? Ja kojarzę tylko jedną, mm -hmm. więc, znaczy, jeżeli chodzi o Polskę, czy ogólnie? Ogólnie. Ogólnie zdarzają się i tak między sobą to mówimy o tym dość sporo, tak naprawdę. Okay. Ale to jest takie kulwarowe. Tak i to jest takie bardziej, bardziej obgadywanie, tak naprawdę, że on tak szybko pływa, no to musi być na czymś, musi być na Czyli czymś. Czyli to jest bardziej w formie żartu, czy raczej? Sugerujecie coś troszeczkę? Zależy od osoby i okay. sytuacji, tak naprawdę, okay. bo czasami są to żarty, mm -hmm. bo na przykład ja tutaj tak mam, że koledzy się ze mnie śmieją, że on jest na teściu czy coś. A ty ale... mówisz, że to witamina C? Tak, kreatyna, kreatyna. Tak. Nie, no u mnie, u mnie to jest. Właśnie w Polsce raczej my żartujemy z tego po mm -hmm. prostu, bo wiadomo, że tutaj u nas nikt nie bierze takich substancji, ale jak są właśnie kraje typu Rosja, no to. Mamy troszkę takie jednak. Czyli jesteście zdecydowanie za tym, że nie chcielibyście, żeby oni pojawili się na igrzyskach, no bo nigdy nie wiadomo. Oj, no nie nawet, nawet nie chodzi o to, że y, są mocni, no bo mhm. trochę czasem nie wiadomo z jakiego powodu są mocni. No tam był ten doping systemowy jednak, nie? Mhm. Kurczę, no nie chcę się tak, tak wypowiadać, mhm. ale y, no uważam, że sport po prostu powinien być czysty, jeżeli są w ogóle jakieś, w ogóle... Problemy z tymi są jakieś głosy, że oni mogą być nieczyści, no to chyba odpowiedź jest prosta. A wy macie często kontrole antydopingowe? Bardzo często. Jesteśmy w systemie Adams, mhm. przynajmniej e, ta taka grupa, która już na Mistrzostwo Świata startuje. E, no i zdarzają się takie kontrole rutynowe, po prostu w domu, raz na przynajmniej u mnie. Raz na wakacjach na parę... miałeś? Na wakacjach nie miałem, właśnie ostatnio, to coś dobrze. się chyba na mnie obrazili w ogóle. Bo rzadko bywałem. Ja miałem taki okres, że byli co miesiąc. A... a to dziwne, bo jak się ma właśnie sukcesy, to przyjeżdżają zazwyczaj częściej. Dokładnie. A ty trochę wystrzeliłeś, więc. Tak. No ale... ale. Właśnie ostatnio się na mnie obrazili i nie przyjeżdżają już. Nie narzekam na to. No. Ale jeżeli chodzi o ogólnie takie kontrole, no to zazwyczaj na zawodach na międzynarodowych się zdarza, że na pewno mamy. Mhm. Na mistrzesto świata Juniorów moich, gdzie zdobywałem sześć medali. Miałem codziennie kontrolę, wow. z uwagi na to, że tam była taka zasada, że każdy, kto zdobywa medal, ma kontrolę. Okej, okay, bo zazwyczaj losują, chyba jakoś, tak. i nie zawsze medalista idzie na kontrolę, prawda? W pływaniu to zależy, bo mi się wydaje, że jeżeli jest pudło na Mistrzostwa Świata, to mi się wydaje, że każdy z tej trójki musi iść na kontrolę. To w sumie jest to bardzo rozsądne, takie mhm, przeciwdziała tak. tym wpadkom, że tak powiem, mhm. no bo jednak jak jesteś z przodu, no ale codziennie kontrola, jeszcze po takim wysiłku, no, to, to jest mega ciężkie, w ogóle tak. się zmusić, żeby to nawet, tam... nawet w ostatni dzień nam jeszcze zrobili, gdzie wygraliśmy. Jedyne co wygraliśmy to było złoto, chyba na 400 zmiennym? Jedyne. To Je, to. Jedyne w ciągu tego dnia. E, i panem, że nas wtedy też wzięli na kontrolę. Mimo, że to był ostatni dzień, zaczynaliśmy wakacje, wtedy był wrzesień, każdy był wymordowany, miał dość, chciał już wracać do hotelu, odpocząć, wyspać się wreszcie. E, no to nie, musieli nas jeszcze zatrzymać na tą godzinę. To powie, powiem ci, że jestem w szoku, bo pierwszy raz się spotykam z tym, żeby ktoś powiedział, że ma codziennie na zawodach w ogóle mhm. kontrolę, więc naprawdę, no ale to dobrze. To znaczy, że, że ten sport chyba. Będzie zmierzał w dobrą stronę. A ty już odliczasz dni do Igrzysk Olimpijskich w Tokio? Chyba w Paryżu. W Paryżu. Masz... Dziękuję. W Paryżu. Widzisz, ja żyję wspomnieniami, ty żyjesz tym, co nadchodzi, więc. Kurczę. Z tymi igrzyskami jest taki ciężki temat, bo jednocześnie się nie mogę ich doczekać, a z drugiej strony, kurczę, jakoś tak mam taką presję, że wreszcie one są i że będzie ten sprawdzian i po prostu są to takie... Czuję tą presję po prostu, że trzeba się cały czas teraz starać, nie można przystopować ani nic i mi się wydaje, że mój trener też to odczuwa, że to jest A, ten sezon. Ale z drugiej strony też nie można chyba popaść w taki kołowrotek, nie? Tak. No bo czasem mamy te gorsze dni, źle się czujemy mhm. i nic na to nie poradzimy. No dokładnie i właśnie ja przynajmniej się staram tak zrobić, że jak się trochę gorzej czuję... Nie mówię, żeby odpuszczać trening, tak. ale raczej nie nakłada na siebie takiej presji, że tu mi nie wychodzi, no to jestem beznadziejny, nic nie będzie z tych igrzysk, tylko wiem po prostu, że no mm -hmm. dzisiaj mam gorszy dzień, no to to jest normalne, że gorzej pływam. Ale teraz już trener tak planuje stricte pod tą godzinę startu na igrzyskach, ten cały cykl? Tak. Czyli już wiesz, co będziesz robił do końca do tego startu na igrzyskach? Tak, ja przynajmniej nie wiem. Okay. Bo ja... Ale on wie, ale on wie, on wie i. Tyle mnie obchodzi. A czy y, myślisz teraz tylko tak o tych nadchodzących igrzyskach w Paryżu? Czy na przykład się zastanawiasz, co będzie w Los Angeles, czy jeszcze w ogóle się nie skupiasz na czymś takim? W ogóle jeszcze się nie skupiam. Czyli na najbliższym sezonie. Na, tak, na, na najbliższych igrzyskach po prostu e, będzie to, co będzie, a potem zobaczymy. A ustalacie sobie jakiś taki cel minimum, no bo nie oszukujmy się. Jesteś nazywany nadzieją. Mhm. więc na pewno jest to trochę obciążające, ale z drugiej strony też chyba budujące, prawda? Czy macie jakiś taki w teamie cel minimum? Mm, raczej, raczej nie, bo nie mamy tak naprawdę wpływu na to, jak będzie reszta stawki pływać. Ja mhm. po prostu chcę popłynąć życiówkę. Mm, trener może mieć jeszcze jakieś lepsze plany, ale jakbym na przykład połamał takie 52, no to ja bym bardzo siebie zadowolony. Ostatnio to dawało medal, więc fajnie by było też to może zwiększyć takim medalem, ale zobaczymy. Czyli raczej skupiasz się na tych cyferkach na razie i, yy, i czasie niż na tym, które by to miało być miejsce. Mm -hmm. Czy to finał, nie finał i dalej. Mm -hmm. tak w sensie, jak byłby finał to, finał, to sądzę, że to jest takie realne i bardzo. Czy dobra, no, wszystko jest realne, tak. ale chodzi mi o to, że finał jest taki najbliższy i po prostu. Kurczę, jakby to powiedzieć? Szczerze. No, że tak, ja rozumiem to tak, że jest to realne. Ma, must, wersja must have taki, wersja bym optymistyczna powiedział. jest wyżej. Tak. A wiadomo, że sport jest sportem. Nie mamy wpływu na to, co, co, co się wydarzy. Mamy na rywali i to rywale zweryfikują. Mhm. No, zawsze może być wersja pesymistyczna, ale my się jej nie trzymamy. I wracamy w drugiej części. Druga część audycji, a moim gościem nadal jest Ksawery Masiuk. Nadzieja nasza na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, już się nie pomylę. Yy, powiedz mi, czy myślisz, że uda się, aby polskie pływanie zdobyło ten medal w tym w Paryżu? Nawet nie mówię tylko o tobie, tylko ogólnie o dyscyplinie, ponieważ ostatnia była Otylia Jędrzejczak, dosyć dawno. Mhm. Jak uważasz? Trochę się budujecie po tych pięknych chwilach? E, no te piękne chwile to były Zależy, Zawsze. o które chodzi. W 2004 chodzi. miała tak. Otylia ostatni medal, z tego, no to co pamiętam. Raczej, to raczej to będzie 20 lat. No. I na przykład Ja czy Krzysiu Chmielewski mhm. jeszcze chyba wtedy na świecie. Znaczy ja na pewno nie byłem, nie wiem jak Krzysiek. E, no ale właśnie, my wtedy ty nie jesteś rocznik 2004. Tak, i to grudzień, więc mnie jeszcze wtedy nie było nie na świecie. Ogląda. Więc odkąd się urodziłem, to nie ma tego medalu. Okay. E, no i sądzę, że jesteśmy w stanie to zmienić. Na pewno to pływanie idzie na dobre tory. E, są młodzi, prosperujący zawodnicy. Właśnie przykładowo ja, Krzysztof Chmielewski czy Laura Bernat, mm -hmm. którzy naprawdę już pokazują ten poziom finałów Mistrzostw Świata. Wierzycie w to, że jesteście w stanie trochę wrócić do tych pięknych czasów otyli? Mm -hmm. A oglądaliście jej starty? No ja nie. Znaczy, ale chodzi mi, że później byłem... z odtworzenia na przykład nie. Śledzi, śledziliście? Nie, no to tak to na pewno mi się okay. wydaje, bo na YouTubie nawet nam się to wyświetla na, e, na głównej stronie. Więc czasami no tak, jak bo... pływanie, zawsze wszystko Ta. śledzicie spływania Tak, ale no oglądaliśmy na pewno te starty. A Otylia jest teraz właśnie prezesem waszego związku, czy... Czy macie od niej takie wsparcie? No ona była zawodniczką, nie jest typową działaczką, myślę. Mhm. Jak się z nią dogadujecie, jak, jako tacy młodzi zawodnicy? Mm, bardzo w porządku jest ta relacja. Właśnie taka, taka mentorska, bym powiedział, i na pewno jakieś wskazówki mi się wydaje, dostaniemy przed igrzyskami. Czyli ona nie jest taką typową panią prezes, ona jest zawsze z wami trochę sercem na tym y, torze pływackim. Mhm. No dobrze. E, a powiedz y, jeszcze. Odnośnie tej presji, czy to, że jesteś nazywany tą nadzieją olimpijską, czy to cię męczy, czy mobilizujesz? Jak się z tym czujesz w ogóle? Aha. No bo ja dzisiaj na przykład przyszłam tutaj i mówię, o, Ksawery Masiuk, o, słyszałam, że on dobrze popłynie w Paryżu. Sądzę, <grym> że są dwie strony medalu, i jedna, i druga tak naprawdę, bo w niektórych momentach jest to motywujące, <grym> Ale czasami jak się, jak się człowiek zamyśli, to to może być deprymujące i takie przytłaczające, bo wiadomo są te oczekiwania i jak się człowiek zamyśli, że nie chce tam zawieść kogoś, czy że właśnie e, może coś stracić po tych igrzyskach, e, no to czasami jak się zamyślę, to jest to lekko deprymujące, ale raczej nie przykładam do tego na co dzień aż tak dużej uwagi, e, bo właśnie jestem troszkę zbyt zajęty aktualnie, żeby, żeby myśleć na takie tematy. A w ogóle, no bo jesteś bardzo młodym zawodnikiem, a jednak sporo masz tych startów za sobą. Czy w ogóle cię stresuje wyjście na ten wyścig, czy już to po prostu jest dla ciebie taka codzienność? Może nie codzienność, też zależy jakie zawody, bo jeżeli mówimy o takich zawodach, które są w sezonie właśnie takie testowe, czy załóżmy na polskim podwórku, to raczej nie mam tego takiego nawet stresu takiego pozytywnego. Jestem taki troszkę pusty przed tym startem, po prostu okay. wychodzę właśnie... Ciekawe. Właśnie wychodzę tak po prostu... Żeby zrobić. Tak, na luzie i nie czuję w ogóle żadnej presji, a jeżeli chodzi o takie mistrzostwa świata czy mistrzostwa Europy, tak jak już wychodzę do finału, to czuję stres, ale taki pozytywny, że wtedy jestem gotowy po prostu mm -hmm. i wiem, że będzie szybko. Ale to jest bardzo ciekawe, że moi że na przykład przed mistrzostwami Polski czujesz taką pustkę i Rozumiem, że to dla Ciebie taka, no, taka formalność, że zależy ci, ale jednak nie czujesz tej mocnej adrenalinki. Tak, nie ma takiej atmosfery, jakbym to powiedział, nie ma takich trybun pełnych, jak właśnie byliśmy teraz na Mistrzostwach Świata w Fukuoce, czy tam w ogóle w Budapeszcie rok temu, gdzie na Węgrzech pływanie jest sportem narodowym. Mhm. I ta Duna arena, na której były te Mistrzostwa Świata, była naprawdę wypełniona aż po brzegi. Huk był niesamowity. I tam, jak się po prostu widzi to, no to wtedy naprawdę uderzają wielkie emocje. Okej, okay, miałam Cię właśnie o to pytać, jak wygląda trybuna w Polsce, a jak wygląda trybuna za, za granicą, ale jeszcze chciałam Ci powiedzieć, to jest dla mnie bardzo ciekawe, ponieważ wiele osób, które odpowiadały na to pytanie, mówiło, że stresują. Się bardziej nawet tymi zawodami na własnym podwórku, no bo, że tak powiem, obciach jest przegrać u siebie, a mhm. jak jesteś na tych międzynarodowych zawodach, no to jak przegrasz, no to no, trudno, że tak powiem. Tu masz taką rywalizację trochę wewnętrzną, prawda? Mhm. Wy do tego tak jak pływacy nie podchodzicie, że tak. Zależy, zależy jaki rywal się tak naprawdę trafi, w jakiej jest formie, bo są niektóre to rzeczywiście takie pojedyncze starty, że. Czasami jak tam czułem taką rywalizację jeden na jeden, no to był taki lekki mhm. stresik, ale właśnie zazwyczaj, zazwyczaj go nie odczuwam. A jak wygląda właśnie y, trybuna na, na takich mistrzostwach polskich? Jak wygląda w ogóle pływanie w Polsce? No bo mi się wydaje, że kogo zapytam nawet swoich sąsiadów, no to każde dziecko chodzi na basen, mhm. prawda? Y, a jak to jest później dalej, na tym wyższym szczeblu? U nas, u nas jest, jeżeli chodzi o widzów, to jest dość ciężko z uwagi mm -hmm. na to, że jak są takie mistrzostwa polskie, to trybuny to są praktycznie zawodnicy i rodzice. Nie kojarzę osób, które w ogóle jeżdżą na pływanie, żeby po prostu je oglądać. Mm -hmm. Nie wiem, są takie na zawody jak Memoria Marka we Wrocławiu, gdzie się normalnie kupuje bilety mm -hmm. na basen. I tam rzeczywiście w jest chyba jedną z organizatorek, tak. prawda? I tam rzeczywiście ludzie, mi się wydaje, że przychodzą tu po prostu oglądać. Z czego to wynika? Mi się wydaje, że z atmosfery i takiej organizacji spiętej, że mimo że to jest krótki basen, no tak, krótki basen, mhm. trybuna nie jest zbyt duża. No to jednak jest robione tam przykładowo oświetlenie czy muzyka. I to naprawdę już robi wielką różnicę. I są też Czyli takie show jest trochę. Tak, tak, tak. To jest bardziej właśnie, to jest zupełnie co innego niż takie zawody typu właśnie Grand Prix, gdzie po prostu mm -hmm. przychodzimy, startujemy i tak dalej. Tylko na tym memoriale zazwyczaj są właśnie prezentacje zawodników jak na Mistrzostwach Świata. Trochę jak w lekkiej atletyce, nie? Oni wychodzą, tak. miałem te prezentacje i to uważam, no, że jest super. też mi się tak wydaje właśnie. Na pewno, na pewno to stwarza jakieś emocje. Tak, i że też kibice mogą poznać tą osobę bardziej, a mm -hmm. nie po prostu to jest zwykły uczestnik. Tak, tak a nie tor numer cztery, i koniec. Tak, i większość osób nie będzie pamiętać chyba, że po prostu cię yy, znają. No oczywiście jak wygrasz, to cię będą pamiętać, ale nie na hmm. długo, a jakby była ta prezentacja, to chyba by no, zawsze lepiej. coś tam zostanie. A na Mistrzostwach Świata jak to wygląda? Uf, no to jest... Zupełnie zupełnie inny poziom, naprawdę. A Polaków jest dużo na takich miejscach świata? Czy no, raczej. Zależy, to jest są organizowane. Uh -huh. Bo jeżeli chodzi o kibiców, właśnie, to jak są w Europie takie zawody, to przyjeżdża całkiem spora Super. grupa. Większość tak naprawdę, znaczy parę, dużo osób z pływackiego środowiska, właśnie tam po prostu sobie jedzie uh -huh. i oglądać to. Jeżeli chodzi o takie wyjazdy międzykontynentalne, no to jest z tym krucho, wiadomo. Raczej na takie zawody przychodzi jakaś Polonia, która chce po prostu. Obejrzeć sobie Polaków. To i tak fajnie. Tak, też jest super. Ale te Mistrzostwa Świata są trochę bardziej robione pod takie show, czy niczym się to nie różni od Mistrzostw w Polsce, tylko po prostu bardziej popularne jest pływanie na świecie? Jest tam robione show. Okay. Jest tam robione show. Właśnie jest ta zabawa ta światłem, jest muzyka. Komentatorzy są nawet tacy dowierani. Nie mówię, że w Polsce są źli, bo w Polsce mhm. są naprawdę super komentatorzy, tylko to nagłośnienie i tak dalej, to naprawdę robi różnicę. A czy was to denerwuje na przykład, jeżeli chodzi, jak to odczuwacie podczas startu, jak jest tak głośno i tak mhm. dalej? Jest to tak dobrze zrobione, że przed stałym startem, jak wchodzimy już do tej wody, bo ja startuję w Grzbiecie, mhm. więc u mnie tak. jest przed startem. Ty wejście. widzisz sufit, a nie kafelki? Tak. To jest zupełna cisza na basenie, żeby mhm. się właśnie chwilę skupić, żeby nie popełnić jakieś gafy na, na starcie, chociażby, żeby pomylić komendę startową. Ale Czyli jest taki szacunek do tych zawodników, jest. trochę jak w tenisie, nie? że. Tak. Że Dokładnie. jak jest przed tym startem, to jednak dają wam tę możliwość tak. koncentracji. I mnie na przykład to nie denerwuje, a nawet jak się wychodzi jest ten huk taki, no to mnie to na przykład motywuje i to bardzo. Czyli bo... lubisz, jak się dzieje. Tak, tak. I już sobie wyobrażam, co muszą być tacy piłkarze, którzy wychodzą i jest tak. 80 tysięcy ludzi na przykład na trybunę. To prawda. A co muszą czuć jak na jej gwierzdom, czasem, prawda? To musi być straszne. Albo krzyczą tam jakieś złe prześpiewki na tak. nich. Tak. A powiedz mi, ale jesteście też taką dyscypliną, gdzie w ogóle nie macie y, możliwości podczas wyścigu tej komunikacji z trenerem. W ogóle nie jesteście w stanie tego słyszeć. Nie jesteście zdani sami y, na siebie, prawda? Tak, dokładnie. I jak się, powiedz mi, co myślisz w tej wodzie podczas tego wyścigu? Jesteś skupiony na ruchu, kontrolujesz rywali? Jak to wygląda? A raczej, raczej jedno i drugie, mm -hmm. bo wiadomo. Jesteś że... w stanie kontrolować tak? W sumie to tak. W sumie to tak, bo to tylko kątem Oka się spojrzy. E... Ale nawet na tych skrajnych torach, jak ktoś jest, nie jest to trudne, uciążliwe? Nie, no to się zazwyczaj obserwuje osoby, które są zaraz obok. Okej, okay. czyli całego, nie coś całego stanie basenu całego. basenu nie da się. Okej. Okay. No, nie, no to by było nierealne. Nawet osoba, która jakby... Czyli jak najbliższe, y, jest... najbliższych tak. rywali. tylko te tylko to sąsiednie tory tak naprawdę, da się kontrolować. A reszta jest taka nierealna, ponieważ u nas nawet ta pozycja w wodzie jest niesamowicie ważna i ułożenie głowy. Mm -hmm. Jakby ktoś się tak na chwilę po prostu obkręcił w, w grzbiecie, bo w kraulu to wiadomo, że się bierze oddech na, na boki, więc tam można to trochę bardziej kontrolować, ale jeżeli chodzi o grzbiet, no to jakbym obkręcił głowę, no to już by, już by mógł być skład startu wywalenia. Czyli głównie musisz być skupiony tylko i wyłącznie na, na sobie tak. podczas tego wyścigu. I na suficie. A jak kontrolujesz? W ogóle kontrolujesz prędkość? Czy, znaczy, nie wiem, nawet jak masz jakąś startówkę, finisz, to jak ty to oceniasz jako zawodnik? Bardziej, bardziej odczuciowo. Mhm. Z uwagi na to, że na tych większych arenach jest coś takiego, że ten sufit jest bardzo wysoko i tak naprawdę jak się płynie to on się ledwo co przesuwa, w ogóle nie można aż tak kontrolować okay. tej prędkości. Co innego trochę u nas w Polsce na niektórych basenach, gdzie jak jest sufit niżej to widać jak się szybko przesuwa i po prostu wtedy mogę na spokojnie to kontrolować, a na tych takich zawodach wyższej rangi, to już trzeba na własnych odczuciach głównie bazować. A powiedz mi, a jak idziecie na zgrupowania na przykład, to czy wy tak naprawdę potrzebujecie zmieniać miejsce? No okej, okay, rozumiem, jak jest ten trening wysokogórski, no to to jest y, totalnie co innego. Mhm. Ale tak naprawdę, no, wszędzie pływacie w wodzie na basenie. Ktoś mhm. mógłby powiedzieć, co za różnica, przecież mogliby oni pływać ciągle w Polsce. Mhm. Jak to wygląda? E, pływanie jest o tyle specyficznym sportem, bo to naprawdę chyba jest jedną z najbardziej męczących dyscyplin psychicznie. I mhm. nawet to, że załóżmy, jesteśmy w jednym miejscu tylko na obozie, już nas bardzo męczy, z uwagi na to, okay. że w tym roku mieliśmy tak, że bardzo często jeździliśmy do Bydgoszczy na obozy. No nic e, ciekawego chyba. Dokładnie. I jeszcze musieliśmy samochodami jeździć z basenu e, do hotelu i z hotelu na basen. Mhm. I jest to dość przytłaczające, jak się przyjeżdża kolejny raz, w to są miejsce, nic tam nie ma, nic się nie robi, praktycznie tylko pływa. Jest to męczące, nic się nowego nie dzieje w ogóle. I ja, na przykład, byłem bardzo już poddenerwowany na ostatnim obozie w Bydgoszczy, który trwał prawie miesiąc. Wow. Po prostu już tam mi psychika wysiadała, już miałem naprawdę dość tego miejsca. E, ale trener mi obiecał, że już tam nie pojedziemy no, y, na obóz przynajmniej. Czyli teraz na kawę czy tam na lunch ze znajomym do bydgoszczy, byś się nie wybrał? Na pewno nie. <gry> czyli bardziej zmieniacie te lokalizacje pod względem takim psychicznym? Tak. Okej. Okay. Czyli, czyli jednak, a woda w wodzie jest jakaś taka różnica? Na przykład, jak przyjeżdżacie na tor, to ile potrzebujecie czasu, żeby zapoznać się z tym obiektem? E, mi się wydaje, że taka jedna sesja treningowa już wystarczy. O, to mało. bo to. Nie, właśnie nie ma aż takiej różnicy. Jeszcze jak są te baseny e, na zawodach międzynarodowych, no to one mają dane wymagania i one są realnie bardzo do siebie podobne. E, nawet temperatura wody jest identyczna chyba na wszystkich, więc po prostu trzeba przywyknąć z powrotem do tych warunków i robić swoje. A wtedy przed igrzyskami pojawicie się jeszcze w Bydgoszczy czy już zrezygnowaliście z tego? No mam nadzieję, że się nie pojawi. A, bo ty nie znasz tego. Nie... Jako... O co chodzi? W sensie, że pojawicie na zgrupowaniu. Czy macie zaplanowane? Nie wiesz? Nie wiem, okay. ale mam nadzieję, że, że nie. To że, z jakim wyprzedzeniem w ogóle trener ci daje znać, co robisz z dnia na dzień, czy jak to wygląda? Nie no, Parę tygodni wcześniej okay. jestem informowany. A na przykład jak jesteś na zgrupowaniu, to dostajesz plan na całe zgrupowanie, czy, czy nie? Nie, bo u nas, u nas nie ma jakiejś takiej różnicy planów dnia, tak naprawdę mm -hmm. każdy dzień wygląda tak samo. No i to jeszcze bardziej w sumie potwierdza, że jest to bardzo monotonny sport i no ciężki. Właśnie. A ile najwięcej y, robicie takiego treningu trenowego wypływania podczas y, tych początkowych treningów jednej sesji? Ile to y, nie wiem, dystans najdłuższy? Okej, okay, no Tak mniej więcej 6 km wow. od 5 do 6 km to zależy od tempa pływania, ale przy aktualnym stanie i formie y, u nas to tak z dwie godziny wychodzi na jednej jedno. I wy muzyki nie możecie słuchać? Nie, niestety nie. Żałujecie? Tak. I o czym myślisz podczas dwugodzinnej sesji, bo to jest taki półmaraton, yy, żeby się nie zanudzić, No bo ciągle sufit, sufit. I czy ty pływasz ciągle na tych treningach grzbietem, czy jednak podczas takiej sesji długiej, objętościowej, trenowej, możesz sobie coś tam inny bodziec wrzucać? Na każdym treningu tak naprawdę nie pływam samym grzbietem, mhm. tylko zmieniam te style. I jeżeli chodzi o to myślenie na treningach, to też zależy. Jak bardzo zmęczony aktualnie jestem, bo jeżeli jestem taki w miarę wyświeżony, się dobrze czuję, załóżmy jest poniedziałek, mimo że to jest cięż, sam w sobie ciężki dzień, to jednak jest po weekendzie, jeszcze nie jestem taki zmęczony, no to mam tam czas, żeby sobie na przykład nie wiem, przy ścianie szybko pogadać, tu sobie coś pomyśleć, ale jak jestem już zmęczony, tak jak na przykład dzisiaj jest piątek, to po prostu płynę i. Nic nie, nic nie myślę w ogóle tylko po prostu gapię się w e, tą podłogę czy sufit. Ja pamiętam, jak mieliśmy treningi na basenie godzinę, no to to w ogóle nie ma podjazdu e, do was, to mam wrażenie, że w pewnym momencie jak już byłam zmęczona, co długość patrzyłam na zegarek i w ogóle tego czasu nie ubywało i to było takie ciężkie dla mnie, że Boże, ta jedna długość tak krótko trwa i te sekundy w ogóle nie lecą. Więc... O, czasami takie, że się tak duży. Załóżmy, jeden trening zleci szybciutko i te dwie godziny poszły tak jak godzina, a jest trening, który trwa półtorej godziny, a się czy jakby się już tam siedziało całą wieczność. Dlaczego lubisz pływanie? Co jest dla Ciebie takie wyjątkowe w tej dyscyplinie? Ciężko mi to opisać, bardziej mi to już po prostu wyszło w nawyk mhm. i na pewno kocham to, co robię, ale w sumie nie myślę zbytnio nad tym. Czemu to kocham? Bo może jakbym zrobił taką listę, to może by wyszło, że. Bardziej nie. Ale, ale raczej, raczej, raczej to kocham to, co robię. I ciężko mi to jest zbytnio wyjaśnić. Po prostu, po prostu mnie ciągnie do tego, i jakby nie wyobrażam sobie, żebym mógł, nie wiem, tak z dnia na dzień przestać to robić, bądź zmienić dyscyplinę. A dlaczego? Grzbie, akurat, że tak powiem, trenerzy wybierają was, że na przykład ty masz lepsze predyspozycje do danej konkurencji. Czy to jest na zasadzie, ja lubię to, chcę to robić? Jak to wygląda, ten dobór? Raczej właśnie te indywidualne preferencje i po prostu to, co komuś lepiej wychodzi. Bo mhm. jak ja byłem mały, pamiętam, to tak naprawdę przychodziłem do klubu i tak naprawdę nie miałem żadnego lepszego stylu. Ale po takim po prostu ogólnym treningu wyszło, że mam najlepszy grzbiet, i właśnie od tamtego momentu szedłem w tą stronę. No i chyba, chyba się nie pomyliłem, chociaż nie wiem, może jakbym delfin trenował, to też byłby szybki. Będziesz w Paryżu 20 lat będziesz miał. Jeszcze nie? Będę no tak, 19... bo z grudnia, jesteś, z grudnia jesteś. Ale to chyba jest dobry wiek na osiąganie wysokich sukcesów w pływaniu. Wydaje mi się, że taki idealny, bo. Będę już taki w miarę dorosły psychicznie okay. i fizycznie, więc no, tak naprawdę tam przyjadę już jako taki albo bardzo dorosły chłopak, albo taki bardzo młody mężczyzna. Medalowo doświadczony. Dokładnie. E, więc nie będę mieć takich problemów, jakbym miał właśnie, nie wiem, 16 lat, mhm. gdzie byłby natłok tego wszystkiego, bo mam już trochę tego doświadczenia. E, I tak wiem, że igrzyska to jest zupełnie inna impreza i że tam emocje naprawdę będą. Wielkie, ale mam już chociaż ten lekki zapas doświadczeń za sobą. A czy u was ta granica wieku trochę się zmienia, bo zawsze się wydawało, że pływanie to taki wczesny sport. Że tak powiem, wcześniej osiąga się te y, sukcesy, no i też stosunkowo wcześnie kończy, no, że tak powiem, nie jak maraton, prawda? Mhm. Y jak to teraz wygląda? Bo na przykład trochę ten sport się zmienia, patrząc na przykład na e, sprinterki. Dziewczyna z Jamajki ma 36 lat i w sprincie zdobyła medal. Mhm. Jak u Was to wygląda? Mi się wydaje, że u nas też to już się wydłuża. Mhm. E, co prawda, mi się wydaje, że jest troszkę mniej takich sytuacji, że przyjeżdża jakiś 15-latek i zdobywa medal Mistrzostw Świata. Z uwagi na to, że właśnie ci starsi są jeszcze po prostu obecni, obecni i bardzo szybko umieją pływać. W Melbourne, Mistrzostwo Świata na krótkim basenie w tamtym roku, Nicolas Santos, brazylijski sprinter, po 40 zdobył Mistrzostwo Świata. Więc to już jest. Ale jest to trochę wyjątek jeszcze nadal. Tak, to jest na pewno ewenement mm -hmm. w całym tym pływaniu. No, ale, e, ale jest, jest jeszcze... dużo zawodników, którzy są już starsi i bardzo dobrze pływają. Jest Chad Leclo, który jest na topie od nie wiem 10 lat już ponad. Na spokojnie 10 lat, bo w 2012 miał złoto na igrzyskach. A cały czas zdobywa medale mistrza Świata. To przed tobą jest bardzo dużo czasu. Prawdopodobnie, tak. O ile nie, nie zakończysz. Słuchaj, mam jeszcze takie pytanie, ponieważ no. Jesteś z tego młodszego pokolenia. Yy, I co uważasz o tym środowisku YouTuberów? Bo oni mają milionowe zasięgi, budują wielkie zaangażowanie młodych ludzi, <laughs> a z drugiej strony jesteście Wy w podobnym wieku jak Ci YouTuberzy. Dla mnie jesteście inspiracją, powinniście być dla tych młodych ludzi, a trochę jednak to zainteresowanie jest gdzieś indziej. Jak myślisz dlaczego? Wydaje mi się, że dla takiego młodszego odbiorcy taki głupszy content jest po prostu bardziej interesujący, wiadomo, ale e, właśnie przy tej sytuacji, która się teraz dzieje, to mogę się powiedzieć właśnie z tego powodu, że ja jestem w tym pokoleniu, które się wychowało właśnie na YouTubie, mhm. na youtuberach, e, po prostu jakbym mógł się cofnąć w czasie, e, to jednak właśnie wybrałbym, żeby obserwować właśnie sportowców. E, w tym wieku, z uwagi na to, że jak teraz właśnie wybucha ta afera, to e, ja przynajmniej mam takie uczucie, jakby ktoś mi zabrał część dzieciństwa. Z uwagi na to, że właśnie to byli tacy idole, stawialiśmy im pomniki, można by tak powiedzieć. I teraz te pomniki runęły mhm. i po prostu e, też mam taki cięższy okres. Czyli szczerze, trochę żałujesz, teraz. że śledziłeś te osoby. E, z biegiem lat teraz. Mhm. Na pewno. Okay. Z uwagi na to po prostu, że właśnie tak jak powiedziałem, dzieciństwo moje trochę na tym traci, i jakbym nie był przywiązany trochę do, do, do tych youtuberów, y, to po prostu nie miałbym teraz na przykład trochę cięższego okresu, a teraz po prostu y, mam mega mętli. Dlaczego? W Dlaczego masz cięższy okres? Chodzi Bo o tę aferę, rozumiem, tak, że z, tak? Z uwagi na to, no jestem, jestem człowiekiem, mam jakieś przywiązanie do tych mhm. jednocześnie ludzi właśnie. W sensie, że takich poznawałeś tak, dorastając? Tak, tak. dorastałem właśnie oglądając niektórych tych youtuberów i po prostu ciężko, ciężko się patrzy na taki upadek ludzi, bo no jednak to były osoby, się tak jak wspominałem, właśnie stawiliśmy im pomniki, one mhm. runęły. Jak teraz widzimy te filmiki, jak tam Steward leży w sklepie prawdopodobnie po jakimś pobiciu, które według mnie też w ogóle nie powinno mieć miejsca, bo tak. ludzie już naprawdę popadają w takie ekstremizmy, że albo uważają, że powinniśmy go zostawić, albo właśnie są tacy, którzy go biją właśnie w tym sklepie przykładowo w Wielkiej Brytanii i powinniśmy to wyśrodkować. Tak, nie powinniśmy no, samosądów nie robić. Nie zero-jedynkowo zawsze tak, trzeba bo patrzeć. jakby od sądzenia ludzi mamy instytucję tak. od tego i nie można jakby Trochę się już tak zagłębiłem za bardzo w ten temat, ale po prostu właśnie jak jest a propos tego YouTube'a, no to mi się wydaje, że to teraz warto by było przytoczyć. Mm -hmm. A powiedz mi, czy w ogóle myślisz, że da się coś z tym y, zmienić i na przykład, y, no nie wiem, też duże zaangażowanie buduje Fame MMA załóżmy, wśród mm -hmm. młodych odbiorców, nie mm -hmm. ma co się y, oszukiwać. Ty jesteś ze sportu walki, z karate zaczynałeś, <laughs> czy, czy w ogóle byś przyjął taką propozycję? To jest bardzo ciężki temat. Wiadomo, że dopóki nie ma jakichś tam pieniędzy na stole, wiadomo, uh -huh. jak człowiek reaguje na to. Uh -huh. Ja bym aktualnie raczej nie przyjął takiej oferty z uwagi na to, że jestem młody, skupiam się tylko i wyłącznie na pływaniu, ale jakbym już tam miał, obstałem te 30 lat, uh -huh. osiągnąłbym swoje, nie przykładowym już takiej wartości do, do tego pływania, już jakbym był na końcu kariery, czy już bym skończył. Prawdopodobnie nie mógłbym przyjąć taką ofertę, okay. ale to tylko i wyłącznie z uwagi na, na zarobek i tyle tak naprawdę. Nie chciałbym się mieszać w to całe środowisko, bo jest właśnie... No najgorsze są chyba te konferencje. Dokładnie. A bo... myślisz, że w ogóle da się przyciągnąć dzieciaki, no bo nie oszukujmy się, dzieciaki, żeby oglądały one olimpijczyków, was, mhm. a nie tych youtuberów, który... ten świat jest zniszczony, no nie oszukujmy się, mhm. w większości niecały. Jak byliśmy mali, właśnie to nasze pokolenie, to też były osoby, które nagrywały na przykład kontent siłowniowy. Mamy na przykład ekipę WK, mm -hmm. Warszawskie Koksy. Też to które... oglądam. ja jestem 10 tak. lat starsza. A y oni i... są moimi rówieśnikami. I oni właśnie też są idolami i są bardzo pozytywnym, mi się wydaje, kanałem, który motywuje i inspiruje przykładowo właśnie dochodzenia na siłownię i zbudowali aktywnym. imperium też. Dokładnie. Prawda? I jakby mi się wydaje, że żeby oglądać nas i nas śledzić, to po prostu trzeba w jakiś sposób przebić się do tych mhm. dzieci. No wiadomo, nie wiem właśnie, mamy teraz Social Media, więc powinno być to o wiele prostsze. Ale osobiście mi się wydaje, że chyba przez media możemy dotrzeć, żeby ktoś w ogóle o nas usłyszał, bo jakbyśmy nie wiem nagle zaczęli robić kanały na YouTubie, no to, to po pierwsze by treningować trochę... ci nie starczy na to czasu dokładnie a druga sprawa mi się wydaje że jest tyle treści że ciężko się teraz w ogóle Przebić. gdzieś tam wbić nie? Mhm. słuchaj no zmierzamy do końca mam do ciebie ostatnie trzy pytania e, gdybym nie był sportowcem to kurczę taka młoda osoba to pierwsza odpowiada a, y na pewno bym, bym bardziej się skupił na nauce i może został nie wiem informatykiem. O, ciekawe. Ale to zależy, naprawdę zależy, bo przez to moje pływanie e, troszkę troszkę ta moja szkoła ucierpiała, e, jak nie trenowałem się tak zawodowo, to byłem naprawdę naprawdę w tym dobry i sądzę, że na pewno bym chciał zrobić jakąś taką karierę porządną. Najlepsze wspomnienie sportowe. Medal Mistrz świata na seniorów w Budapeszcie tak. rok temu. I moje motto? Czy w ogóle? Moje motto? Yy, po prostu powiem, że dyscyplina jest najważniejsza. Tak, to, to jest u Ciebie moje... słyszałam, jak się yy, ktoś chyba zapytał o talent, motywację, a Ty powiedziałeś dyscyplina. Tak. No i ja Ci życzę tej dyscypliny przed igrzyskami w Paryżu. I też przez, przed Los Angeles, bo jesteś młody nadal. Dzięki za wizytę i moim gościem był Sawery Masiuk, nasza nadzieja olimpijska.